Szczęść Boże, coś wam powiem. Bardzo uderzające jest to pytanie Jezusa, czego pragniesz? W sumie nie wiem, czego chcę. Z każdą chwilą mam jakieś inne zachcianki, coś innego mnie kusi i nęci. Tylko, że Jezus nie pyta o to, co mnie na chwilę zajmie i zwróci moją uwagę, ale pyta, czego pragnę tak na stałe. Patrząc na swoje życie, chciałby się już spokoju i stabilizacji, jasno wyrażonych celów w życiu, konkretnych i widzialnych działań. Jedyne, co jest pewne, że czas płynie. Święty Jan Chryzostom powiedział, to tak jakby Jezus chciał mi powiedzieć, mówicie mi o honorach i zaszczytach, a ja wam mówię o zmaganiach i udrękach. To nie jest czas nagród. Bo na jaką nagrodę mogę teraz liczyć? Przecież one nic nie znaczą, bo są ludzkie, chwilowe. Czego pragniesz, dotyczy czegoś większego. To nie jest żadna nagroda, o jaką prosi matka synów Zebedeusza. Zajęcie miejsca przy Jezusie nie zależy od stażu i ilości wykonanych zadań. Zasiądą po prawicy Jezusa Chrystusa ci, którzy zostali do tego przeznaczeni przez Ojca. Mówi się, nawet liść na drzewie nie porusza się bez woli Pana. A to dlatego, że Bóg jest Bogiem. Miejsce przy Jezusie zależy więc od poświęcenia. Wspominając dziś świętego Jakuba, tenże sam święty Chryzostom rzekł, święty Jakub żył krótki czas, bo już na początku tchnął w nim wielki zapał, pogardził tym, co ludzkie i wspiął się na szczyt tak niepojęty, że natychmiast zmarł. Czyli poświęcił się. Wybrał większą wartość z tego, co mamy do wyboru. Wybrał życie wieczne zamiast życia w radościach ziemskich, zaszczytach, pochwałach i wzbudzaniu zazdrości. Pójście drogą wiary, drogą chrześcijaństwa, ale bez krzyża, to nie jest droga Jezusa. Przecież pyta tych mężczyzn, czy możecie pić kielich, który ja mam pić. Oni potwierdzają i on potwierdza, że tak się stanie. Pójście za Jezusem wymaga poświęcenia wszystkiego, co się myśli, że się posiada. Ta niepozorna prośba wyrażona przez matkę Jakuba i Jana także mogła być problemem. To się nazywa protekcja, a z nią wiąże się późniejsze układy i zależności. Niby człowiek coś może, ale musi się podporządkować. Dlatego Jezus nie chce tak przedzielać ról, bo do każdego zadania człowiek musi dojrzeć, musi być wolny w swojej decyzji. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Nieść krzyż to znaczy kochać także wtedy, kiedy to trudne. Nieść krzyż to znaczy trzymać się mocno Pana Jezusa także wtedy, kiedy to niemodne. Nieść krzyż to być wiernym Bożym przykazaniom także wtedy, kiedy różni ludzie przekonują mnie, że to nie ma sensu. Nieść krzyż to chcieć raczej usługiwać niż być obsługiwanym. Prośba matki za synów była dobrą prośbą, ale zbyt nacechowana ludzkimi względami. Jezus nie zaprzecza tej prośbie, ale ją oczyszcza. Wydaje się, że oni nawet nie chcieli słuchać o krzyżu, o śmierci. Dlatego usłyszeli, nie wiecie o co prosicie. Bo nikt z nas nie pcha się dobrowolnie na śmierć, jeśli nie ma ku temu powodów. Czytaliśmy o poświęceniu ojca Maksymiliana, który oddał życie za innego więźnia. Słyszeliśmy o wielu innych męczennikach, którzy woleli umrzeć, niż wyrzec się wiary. W tym wszystkim nie chodzi o to, czego ja chcę, ale czego chce Jezus. Wolność, którą On realizował swoim życiem, ukazywała przeżywanie swojego życia jako daru. Z Panem Bogiem.